Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, jak to programujemy te nasze komputery. Pokładowe w przypadku Airbusa nazywa się to FMGS i robimy to na podstawie dokumentacji, którą otrzymujemy. Tutaj jest taki przykładowy Flight Operational Plan, czyli plan operacyjny lotu, który zawiera wszystkie informacje niezbędne, aby ten lot wykonać. Oczywiście do tego jeszcze są informacje odnośnie jakichś specjalnych warunków na lotniskach, cała zestaw informacji pogodowych i tak dalej. Tutaj jest ten sam operacyjny plan lotu. I to jest robione przez dział operacyjny firmy, albo czasami robią to zewnętrzne firmy, tak zwani oficerowie operacyjni to jakby tworzą, określając drogę, po jakiej mamy lecieć, biorąc pod uwagę wiatry. To oczywiście jest robione w dużej części jakoś automatycznie, a oni to wszystko koordynują i wprowadzają poprawki. No i ten plan lotu zawiera bardzo wiele różnych informacji. Oczywiście nie jestem w stanie się w tej chwili jakby skupić na wszystkich. Tutaj mamy na przykład ten właściwy nasz plan lotu, ta linijka, którą będziemy wprowadzać jako naszą trasę, te dwie linijki tutaj. To oczywiście jest model samolotu. Tutaj są na przykład informacje odnośnie paliwa i czasu, czyli na przykład, że mamy minimum do zabrania 12,6 tony i tak dalej, i tak dalej. Ja później podczas wprowadzania już tego planu lotu, jak będziecie widzieć na tym naszym urządzeniu, które do tego służy, będę przewijał ten plan i pokazywał, skąd się te dane wprowadzane tam na komputerze biorą. Tutaj z tych naszych, z tego naszego operacyjnego planu lotu, który jest wydrukowany w naszym przypadku. Niedługo będzie zastąpiony przez wersję elektroniczną na tych naszych tabletach. Już w niektórych firmach to jest. Właśnie na tą okazję rozdano nam tablety, co za bardzo mnie nie cieszy, ponieważ następna rzecz do noszenia ze sobą. Tutaj na przykład są wiatry po drodze na każdym punkcie. No ale skupmy się dzisiaj tylko na tych informacjach jakby niezbędnych do zaprogramowania tych naszych komputerów. Tak więc przejdziemy już do samego tego naszego MCDU. Ok, słuchamy ATIS-a, czyli takiej automatycznej informacji o pogodzie i warunkach na lotnisku. At time 1650. Wind 120 degrees 2 knots. Visibility 10 kilometers or more. Cloud scattered 3,000 feet. Broken 8,000 feet. Temperature 26. 2.22. To an H1009er. Transition level 65. Runway in U 35. Bird activity around the runway. Frequency 1217 knots will be used. Part of taxiway between Charlie and Bravo closed. No signal. This was Cherokee Lock Kappa D3's ATIS information Zulu. Okay, no i teraz możemy rozpocząć programowanie naszego komputera pokładowego. Tutaj mamy takie urządzenie, które się nazywa MCDU i ono obsługuje kilka systemów w samolocie. To jest Flight Management Guidance Computer, czyli ten nasz główny komputer nawigacyjny, a także od osiągów. ACU to jest ACARS tak zwany, a reszta to jest używana przez mechaników. I zaczynamy. Wchodzimy tutaj sobie i mamy informacje o tym, jakie są silniki, a przede wszystkim tu możemy sprawdzić, jaka jest, czy jest aktywna, czy jest właściwa aktywna baza danych. Jak tu widzimy po datach, wszystko się zgadza. Tu są także inne informacje, jak współczynnik do zużycia paliwa, na przykład ten PERF. To można uzyskać tutaj, wciskając data też. Jest parę innych opcji, między innymi właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem, ten aircraft status. Tutaj też jest pozycja FMGS-ów, IRS-ów, GPS-ów i tak dalej. Ale to za długo by trwało, gdybym ja to omawiał w tej chwili. No i zaczynamy od strony init, gdzie wprowadzamy nasze lotnisko startu i lotnisko docelowe. Jeśli byłaby jakaś zapisana
taka na stałe trasa, to mielibyśmy ją tutaj w tej chwili widocznioną, nie mamy, wracamy z powrotem i w tej chwili zapisujemy następną pozycję, czyli nasze lotnisko zapasowe. Też nie mamy żadnej trasy do lotniska zapasowego, więc wracamy z powrotem na stronę początkową, init, i jakiś numer lotu wpisujemy, prawda? Po czym wpisujemy cost index, w naszym przypadku 14, to jest w skrócie taki współczynnik, który mówi nam o tym, jak szybko będziemy lecieć, jakie jest jakby koszty samolotu w stosunku do kosztów paliwa, ale to też nie ma się w tej chwili sensu rozwodzić nad tym. I wpijamy tutaj, wpisujemy pierwszy zazwyczaj poziom lotu, jaki dostaniemy, jaki mamy w planie lotu, bo i zawsze się zgadza, ale powiedzmy, że w tym przypadku wpiszemy, i temperaturę, jaka jest tam. Tu mamy średnią temperaturę około 50 stopni na tym poziomie lotu, więc wpisujemy, znaczy minus 50, wpisujemy minus 50. W tej chwili nie ma sensu dalej już wpisywać żadnych osiągowych rzeczy typu waga samolotu do startu i tak dalej, ponieważ za każdym razem, jeśli byśmy wpisywali tutaj na flight plan, w tej chwili wchodzimy, jakąś zmianę w trasie, a będziemy w tej chwili całą trasę wpisywać, on by od początku to liczył, ten komputer, więc dopiero po wpisaniu trasy będziemy wpisywać resztę. No i wpisujemy, startujemy, jak widać tutaj z Korfu, tutaj określamy, jakie jest, jaki będzie odlot, i odlatujemy z pasa 3.5, jak przed chwilą się dowiedzieliśmy, i mamy na planie zapisany odlot Olgat to Foxtrot, i takiego możemy oczekiwać, i wbijamy to, jakby zatwierdzamy to, i w tej chwili szukamy tego punktu Olgat. Jest on tutaj, tu możemy się tymi strzałkami przewijać, prawda? Do góry, do dołu. I akurat w tym planie widzicie pierwsze parę punktów, to jest dot direct, czyli nie ma żadnej drogi lotniczej, tylko od punktu do punktu lecimy. I więc po punkcie Olgat mamy punkt A i OSA. Potem mamy punkt IPKIS. Potem mamy punkt Xona. Potem mamy punkt Rotar. Potem mamy punkt Rokip. I jak widać, ja tutaj ustawiłem na tym ekranie nawigacyjnym. Mamy tą trasę, możemy sobie to wyświetlić, jak to wygląda podczas prowadzenia. Przed chwilą się to tam pojawiało. W tej chwili wspomniałem o tym, zapomniałem o tym wspomnieć. Suksan Point, i już tutaj mamy drogę lotniczą Upper Lima 6113. To się będę miotał trochę, bo zawsze po angielsku to mówię. Żeby wprowadzić drogę lotniczą, naciskamy punkt Suksan. Po tej stronie mamy wszystko, co jest związane z jakby trasą lotu, a po tej stronie wszystko, co jest związane z profilem lotu. Czyli na przykład tu naciskamy Suksan i mamy w tej chwili z tego punktu, możemy na tym punkcie ustawić, że chcemy holding, że chcemy jakiś offset, czyli takie zboczenie z trasy od tego punktu. Tu możemy wpisać też następny punkt po tym punkcie Suksan, albo od tego punktu, czy też w ogóle inne destination, inne lotnisko docelowe. I tutaj, ponieważ nas interesuje od tego punktu poruszanie się po drodze lotniczej, wciskamy Airways. I tutaj mamy drogę lotniczą Upper Lima 613. I tu nie musimy wpisywać punktu Didor, tylko możemy wpisać następną drogę lotniczą, i jeśli będzie, musi być punkt łączący te dwie rogi lotnicze, to system samoczynnie znajdzie. Ale w tej chwili znalazł inny punkt i bezpiecznie jest, skoro znalazł inny punkt łączący te dwie drogi, bezpiecznie jest prowadzić jednak ten Didor, bo z mojego doświadczenia wynika, że czasami on później próbuje jakoś lecieć do jednego punktu, później się wraca i tak dalej. Więc jeśli nie znajdzie właściwego, wpisujemy Didor i następną drogę lotniczą. Upper Tango 10. Tak jak na przykład, jeśli są górne drogi lotnicze i dolne, czasami też nie znajduje właściwego punktu, ale nie wszystkie punkty występują na obydwu drogach lotniczych. I też pojawiają się takie dziwne trasy na mapie. I później mamy Tango 420. Zobaczymy, czy tu znajdzie. I tutaj znalazł punkt łączący te dwie trasy, Alesso. I lecimy do punktu Velin. I to jest koniec naszej trasy. Tej takiej pomiędzy lotniskami jakby, bo to jeszcze nie jest koniec programowania. I zatwierdzamy to. I teraz, jak tu widzimy, Velin, później jest Pigot 1 Juliet, czyli to jest jakiś dolot do lotniska.
start tak zwany i wchodzimy tutaj, tam było lotnisko, widać było lotnisko docelowe, dajemy arrival i spodziewamy się ILS-a 2.7 na lotnisku docelowym i teraz szukamy tego pilota tutaj, to są lista arrival, do lotów, a tu jeszcze mamy coś takiego jak VIA, czasami ten dolot się składa z jeszcze jakichś pod takich pod tras, to wtedy z tego też korzystamy. To naprawdę już w różnych kombinacjach występuje. No i dajemy ten pilot One Juliet, tak jak mamy w planie lotu, prawda? I zatwierdzamy to. I widzimy, jaki skomplikowany dolot mamy w tej chwili. Możemy sobie to podejrzeć. Proszę zobaczyć. Tutaj jakieś kółka będziemy kręcić, ale tak naprawdę polecimy po prostej. Także ta odległość, która tu jest wskazywana, jest jakby w tej chwili nie do końca prawdziwa. No i mamy zaprogramowaną całą trasę. Od razu mamy też tutaj przyporządkowane do tego jakby trasę w przypadku odejścia na drugi krąg. To jest to niebieskie. I w tej chwili możemy wrócić do... Ten init składa się, tu są takie strzałeczki, można się przesunąć w bok. Tu jest next page, czasami są takie strzałeczki, to zależy wszystko od wersji systemu, jaki jest. Dajemy next page i mamy tą drugą stronę, prawda? Ta kolejność też się może różnić w zależności od tego, jak kto chce, jak w firmie tam uważają, ale trzeba wszystkie strony wypełnić tak czy inaczej. Ale te rzeczy odnośnie masy samolotu należy wprowadzać po wprowadzeniu całej trasy. No i oczekujemy, że weźmiemy 13 ton paliwa i tutaj mamy z planu lotu jakąś oczekiwaną Zero Fuel Weight, czyli masę bez paliwa 67,8 łamane przez CG. CG to jest Center of Gravity. No kurczę, nie znajdę teraz po polsku. I to nabijamy tutaj. Tutaj jest bardzo istotna rzecz, ponieważ to nam mówi, jaki jest średni wiatr. Uśrednia wiatr na całej trasie i to jest nam potrzebne po to, aby zobaczyć, czy mamy prawidłowo paliwo policzone. I odczytujemy to stąd. Tutaj widać, że mamy cały średni wiatr na trasie, minus 15 i on da headwind 15 węzłów. Też musimy skorygować parę innych rzeczy, ponieważ w tym samolocie on tu domyślnie daje na taksi 200 kg paliwa, a my poprawiamy na 300, bo tak mamy na planie lotu. I często podaje, jeśli nie wprowadzamy trasy pomiędzy lotniskiem docelowym a zapasowym, on jakby to łączy po najkrótszej linii i tutaj zazwyczaj jest zaniżona wartość paliwa do lotniska zapasowego. Mamy 300, a w rzeczywistości w planie lotu mamy 1300, bo to jest bardzo blisko, ale on liczy, flight plan jest policzony po długich odlotach, najdłuższym odlocie i najdłuższym przylocie. I dlatego wychodzi to tak daleko. No i w tej chwili mamy, że wstępnie paliwo mamy jakby na policzone dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Widzimy, tu mamy ekstra zero. To ja o tych rezerwach jeszcze kiedyś wspomnę przy okazji, ale po tym jak dostaniemy load sheet, wprowadzamy tu już prawdziwe dane i zazwyczaj w tej chwili pojawia się tutaj ekstra w przypadku tych naszych planów lotu. W tej chwili i tak dodaliśmy około 350 kg do tego, co mieliśmy w planie lotu zaplanowane, jeśli chodzi o paliwo. I teraz możemy pozostałe strony uzupełnić. Na stronie performance, ponieważ u nas jest taka procedura, że za co się startuje z klapami 2, możemy już wpisać klapy 2, aczkolwiek to też się może zmienić po tym, jak policzymy, jakie mamy osiągi. Może się okazać, że na klapach 2 nie możemy, bo musimy startować na innych, dlatego że no nie starcza nam pasa, czy po prostu nawet z całkowitą mocą silników na tych klapach nie będziemy w stanie bezpiecznie wystartować zgodnie z wszystkimi koniecznymi marginesami, jakie powinniśmy zachować. To też jest na inny odcinek temat. A tutaj z kolei stukujemy 3000, ponieważ my w firmie zawsze, zazwyczaj używamy Noise Abatement A, to się nazywa, czyli taka procedura antyhałasowa, która charakteryzuje się tym, że redukcja mocy następuje na 1500 stóp nad lotniskiem, a akceleracja, czyli przyspieszenie samolotu i schowanie klap na wysokości 3000 nad lotniskiem. A tutaj wprowadzimy sobie później obliczone prędkości, jakie wyjdą nam z osiągów. Ja za chwilę do tego wrócę.
Tutaj możemy sobie wprowadzić jakiś punkt taki, który będziemy mieli taki reference point pod odniesienia, którym tu będzie wyświetlany dystans do niego i tu zazwyczaj się wprowadza po prostu początek pasa, z którego będziemy startować, na którym w przypadku ewentualnego na przykład powrotu na chwilę po starcie byśmy lądowali, czyli LG KR 35. I w tej chwili jesteśmy od progu pasa 0,9 mili. Tu na przykład pokazuje nam w tej chwili, że jest, mamy accuracy high. To tak też nie będę omawiał w tej chwili tych wszystkich informacji, jakie się pojawiają na tym ekranie. I GPS primary, czyli jakby, że system w tej chwili się opiera, jeśli chodzi o uaktualnianie pozycji, na sygnale GPS. Tutaj, aby zrobić tą stronę i następną, czyli tą, secondary flight plan, to dobrze jest sobie policzyć w tej chwili, czy też wrzucić do systemu, jakie mamy parametry odlotu z tego pasa, zarówno osiągowe, jak i licząc te parametry osiągowe, od razu nam pokaże, jakim powinniśmy się poruszać, jaką trasą w przypadku awarii silnika po prędkości V1. I zaraz to sobie wszystko obliczymy i wpiszemy, bo może się okazać, że tutaj będziemy chcieli dać na przykład jakiegoś wora, jakąś pomoc nawigacyjną, na której się opiera właśnie ten odlot w przypadku awarii silnika, albo też odlot taki standardowy z lotniska. Ja o tym też nie będę pokazywał tej aplikacji w tej chwili, na jakieś to oblicza, zrobię osobny odcinek o tych aplikacjach herbasowskich i tam pokażę to, jak to wygląda. Do odlotu potrzebujemy zarówno Garlista, jak i Kerkira VOR. I sobie możemy zarówno dać Gar tutaj, jak i Kerkira VOR. I teraz zazwyczaj w firmach, w których pracowałem, w secondary flight plan, tu mamy taki dodatkowy plan lotu, który możemy stworzyć całkowity, łącznie z lotniskami odlotu docelowymi, oczywiście te będą takie same, ale możemy inną trasę sobie wprowadzić, inne odloty, doloty standardowe, czyli te stare seedy, a my to zazwyczaj wykorzystujemy ten secondary flight plan do tego, aby wprowadzić właśnie odlot w przypadku awarii silnika. Ona wygląda w ten sposób, że 5,5 mili albo 500 fitów, cokolwiek będzie w pierwsze, ale najprawdopodobniej pierwsze będzie te 500 fitów, 500 stóp nad lotniskiem, a nie 5,5 mili, ale musimy to jakby drugi warunek zaznaczyć, czyli to jest gar łamane przez radial, ale w tym przypadku, ponieważ gar jest lekko z boku, damy ten radial troszeczkę większy, aby nam to wyszło po linii prostej z pasa, czyli 346 jest kierunek pasa, a my damy 348 łamane przez 5,5 mili i dajemy to w tym miejscu. I on się nas pyta, ponieważ są dwa gary, oczywistym jest, że to jest ten, który jest tutaj w 0 mil od nas, a nie ten, który jest 1361 mil od nas. Tam jest jakaś endeba, po częstotliwości to widać, więc wbijemy ten i tutaj widzimy, że zrobiła nam się prosta kreska i od tego punktu wkręcamy do Kerkiry. Można jeszcze dołożyć, ponieważ on w tej chwili nie policzy, jeśli byśmy chcieli to wyświetlić już po tych wszystkich obliczeniach, to on założy, że my w ogóle do punktu tego nie dolecimy, tylko tak skręcimy, żeby podążać tej Kerkiry, aby się upewnić, że on skieruje, że jakby ten system poprowadzi nas nawigacyjny do tego punktu PBD2, musimy dać tutaj overfly, czyli w tym momencie zaznaczamy, że do tego punktu musimy dotrzeć, a nie jakby uśredniać trasę z pominięciem tego punktu. Tak w skrócie. No i dalej możemy odczytać z tej procedury, że na tym worze Kerkira mamy mieć holding i on ma mieć parametry 320 i lewy zakręt, czyli kierunek